Także my dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o rzeczach takich, o których człowiekowi się nie marzyło, a że one miały miejsce, rzeczywiście, bo w totolotka, że wygrasz, to raczej marne szanse, ale to, że prorocy zapowiadali, że Babilon Wielki, w sensie takim starożytny ten Babilon, upadnie, to nikt w to wierzyć nie chciał. I nawet jak ten prorok Daniel odczytał, proszę Państwa, odczytał ostatniemu królowi Babilonu, to przecież królowi to było nie na rękę, ale jeszcze nie zdążył ten ostatni król Babilonu ukarać Daniela i tych proroków Jahwe, żydowskich proroków Jahwe, a już do sali wojska nieprzyjaciół wpadły, wymordowały wszystkich, proszę Państwa. No, czyli Babilon upadł, starożytny Babilon, jako metropolia religijna właśnie, 57 świątyń poświęconych różnym bóstwom, głównym bogiem Marduk. Upadło to, więc Babilon Wielki czym jest? Imperium religijnym, a to flirty z królami ziemi o czym świadczą, że sam Babilon Wielki nie jest imperium politycznym, że sam Babilon Wielki nie jest imperium coś, co do Rzymu podobne, czymś, co do Rzymu podobne politycznym. Nie, to jest imperium religijne.